wiesz, czego nie wolno robić na przejściu dla pieszych? Tak, nie można biegać i zawsze, kiedy się podchodzi przez pasy, trzeba patrzeć na lewą i prawą stronę. Trzeba się zglądać, patrzeć, czy nikogo nie ma. Jak jakiś samochód stoi na pasach, to nie wolno przechodzić. Patrzę, czy nic nie jedzie. Najpierw w prawo, potem w lewo i znowu w prawo. I jak nic nie jedzie, przechodzę. Taką wiedzę o prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych mają już najmłodsi. Niestety dorośli bardzo często zapominają o tych zasadach. Dorośli bardzo często o tych takich elementarnych, podstawowych zasadach bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych zapominają. Zapominają o podstawowej zasadzie upewnienia się, czyli rozejrzenia się przed wejściem na przejście, popatrzeniem w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Zasady zachowania w rejonie przejść dla pieszych obowiązują nie tylko kierowców, ale również pieszych i rowerzystów. Podstawowa z nich to zasada zachowania szczególnej ostrożności. Dochodząc do przejścia, zwalniamy, rozglądamy się i upewniamy, czy możemy na nie bezpiecznie wejść. Druga z zasad to ta mówiąca o ograniczonym zaufaniu. Dopóki nie znajdziemy się po drugiej stronie jezdni, nie możemy zakładać, że każdy kierowca, który się do nas zbliża, który dojeżdża do przejścia, postąpi tak jak ten, który się zatrzymał, czyli również się zatrzyma. Zachowania pieszych na przejściach są bardzo precyzyjnie określone w przepisach. Zabrania się pieszemu przebiegania przez jezdnię, również na przejściu dla pieszych, niepotrzebnego przyspieszania, zwalniania kroku, zatrzymywania się. Pamiętajmy, pasy na jezdni nie gwarantują pieszemu bezpieczeństwa, zwłaszcza jesienią i zimą przy najgorszej widoczności i złych warunkach atmosferycznych. W ubiegłym roku, w okresie od września do stycznia, na przejściach dla pieszych zginęły 284 osoby, a 4606 zostało rannych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv